głośność, chociaż i tak mnie chyba było słychać. Chwała Panu i chciałbym dzisiaj zacząć od takiego pytania, takich pytań pobudzających, naprowadzających. Czy my jesteśmy święci? Czy ty i ja, czy my jesteśmy święci? Oczywiście, jeżeli przychodzi ci teraz do głowy, że doskonali albo bezgrzeszni, to na pewno nie. Co to znaczy być świętym? Dlaczego ktoś lub coś staje się święty? Przez Bożą decyzję. Przez Boże wybranie, przez Boże oddzielenie, to jest znaczenie słowa święty, biblijnego użycia słowa święty, i przeznaczenie dla Boga. Czyli Jego decyzja i Jego obecność sprawiają, że coś lub ktoś staje się święty. I w tym znaczeniu Kościół Jezusa Chrystusa, czyli również ty i ja, oczywiście jeżeli przez wiarę w Jezusa Chrystusa doświadczyłeś nowego narodzenia, w tym znaczeniu jesteśmy święci, czyli oddzieleni. Od czego? Od tego świata i przeznaczeni dla Boga. Świątynia w Starym Testamencie była święta. Dlaczego? Gdyż to miejsce wybrał Bóg i to wybrał jako miejsce swojej obecności. I to Jego obecność sprawiała, że świątynia była święta. Kiedy nie było Jego obecności, to była tylko okazała budowla, kupa ułożonych w jakiś tam sposób kamieni i nic więcej. To Boża obecność sprawia. Drugie pytanie. Czy Bóg chce być z ludźmi? Czy chce być z tymi, których wybrał? Myślę, że mało jest tak gorąco przedstawionych pragnień Boga, Bożego serca, jak właśnie to, żeby być ze swoim ludem. Przeczytam jedno miejsce ze Starego Testamentu teraz, z drugiej Mojżeszowej, z 19 rozdziału, od 4 do 6 wiersza. Jedno z miejsc, które właśnie o tym mówi. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. To są te same słowa, które zostały w Nowym Testamencie w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale użyte odnośnie Kościoła Jezusa Chrystusa. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. W drugim Korynt, w szóstym rozdziale, są też słowa, których Bóg używa zarówno w Nowym, jak i w Starym Testamencie, również mówiąc właśnie o swojej obecności wśród Bożego ludu. Ale zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I w 18 wierszu mówi o bardzo szczególnej relacji, jaką chce mieć z nami. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Wszechmogący Pan. Szczególny rodzaj relacji. I kiedy czytałem ten fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej, tam jest użyte takie określenie, Bóg powiedział, będziecie moją szczególną własnością. To jest takie piękne słowo hebrajskie segulach, które oznacza taką szczególną, bardzo osobistą własność, z którą właściciel nigdy się nie chce rozstawać. To jest tylko użyte w stosunku do ludu Bożego, jeszcze w dwóch innych przypadkach, bodajże w odniesieniu do daru składanego na budowę świątyni i do rozkoszy, którą przeżywa człowiek w swoim sercu, który jest blisko Boga. Będziecie moją szczególną własnością. Gdy słowo te zostało przetłumaczone na język grecki, to użyto tam takiego słowa, które odnosi się do tego, w jaki sposób Pan młody posiada Pannę młodą, czyli taki najbliższa z możliwych relacji, jaką my ludzie, najbardziej intymna, jaką my ludzie możemy doświadczać. Taką własnością jesteśmy
właśnie dla Boga. Ale pytanie. Wiemy już, że możemy powiedzieć, że jesteśmy świętym ludem, że jesteśmy święci ze względu na Boże wybranie i Bożą obecność. Wiemy już, że Bóg chce z nami przebywać. Pytanie trzecie i ostatnie. Czy Bóg chce być tu dzisiaj z nami i czy tu jest? Ja też to nie wątpię, że Bóg chce być tutaj z nami, ale pamiętajmy, że te wszystkie starotestamentowe i nowotestamentowe przesłania o Bożej obecności są uwarunkowane. Zawsze jest podany jakiś warunek i w tym, co czytałem w drugiej księdze Mojżeszowej, jest powiedziane: jeżeli pilnie słuchać będziecie mojego głosu. Dosłownie tłumaczenie mówi z hebrajskiego: jeżeli będziecie słuchać, słuchając będziecie słuchać mojego głosu. Coś takiego to oznacza. Czyli nie tylko zwykłe słuchanie, ale słuchanie ze świadomością tego, kto mówi, że mówi Bóg. I to jest warunek, żebyśmy dzisiaj też mogli w pełni przeżyć Bożą obecność i przyjąć od Niego to wszystko, czego chce. Bóg oczekuje ode mnie, od ciebie, że nasze serca będą gotowe, będą uniżone, pokorne, wypełnione bojaźnią i otwarte na Jego słowo, na to, co On chce powiedzieć, co chce nam pokazać, co chce zrobić w naszym życiu, czy w życiu naszych rodzin, naszej społeczności. Także powstańmy, kochani, do modlitwy i niech ta świadomość, że Bóg nas wybrał, Bóg chce z nami być, że Bóg jest tutaj obecny, niech też wpływa na to, w jakim stanie są nasze serca i co do Niego mówimy. Zachęcam do modlitwy. Pomodlę się słowami pieśni. Panie, chcę Cię kochać bardziej z każdym dniem. Panie, chcę kochać cały Boży lud Twój. Panie, chcę iść za Tobą, służyć Tobie. Zmień me myśli, serce zmień, by wielbić Cię, by słyszeć Cię. Panie, chcę. Panie, pragniemy doświadczać Twojej bliskości, Twojej obecności, otwieramy się na Twoje działanie. A jeżeli jest jakakolwiek przeszkoda, Panie, jeżeli jest coś w naszym sercu, co uniemożliwia nam przeżywanie pełni Twojej obecności, pełni Twojego Świętego Ducha, słyszenie Twojego głosu, przez wzgląd na imię swoje, Panie, na Twoje przymierze w Jezusie Chrystusie, zechciej nas oczyścić, uwolnić. Mów do nas, uwielbiaj się. Chwalimy Cię, Panie. Amen. Miło was widzieć, bracia i siostry, miło przebywać. Tak, wspomnę, tak jak mówi Boże Słowo, o jak dobrze i miło. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją, w zgodzie mieszkają. I w tym psalmie jest napisane, to jest jak oleje, który spływa na brodę arcykapłana Arona. Tak w Starym Testamencie jest. A w Nowym Testamencie nieprzypadkowo poprosiłem brata, aby dał ten tekst, bo jeszcze raz chcę spojrzeć na ten tekst. To jest moja jedna z ulubionych pieśni, która odzwierciedla moją miłość do ludu Bożego. O jakże kocham Twój najświętszy Boży dom, ten żywy Kościół. Dom Boży to jest żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych krwią Pana Jezusa. Jak oka szczerzesz go, ten cenny klejnot Twój, zasłaniasz od napaści zła, o drogi Boże mój. To jest niesamowite,
kiedy Pan Bóg daje człowiekowi to, co ma najlepsze. I dzisiaj też chciałbym się między innymi odnieść do tych słów, w jaki sposób Pan Bóg, bo to Pan Jezus mówi, Pan Jezus powiedział, że On zbuduje swój Kościół. On zbuduje swój Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. I czytając Ewangelię, widzimy, że w Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus wszedł do świątyni, spodziewał się, że wejdzie do domu Bożego, że tam będzie Pan Bóg uwielbiony, a tymczasem zastał tam coś zupełnie innego. Zastał tam biznes, handel i wszystko to, co najgorsze. I co zrobił? Oczyścił. W jaki sposób? Za pomocą bicza. Ale to nie jest przykład na to, żebyśmy my też tak samo oczyszczali siebie, albo oczyszczali zgromadzenie, albo coś, jeżeli widzimy jakieś... To uczynił Pan Jezus w świątyni w Jerozolimie, do której szedł, przyszedł do świątyni, aby się modlić, a zastał zupełnie coś innego. Tydzień temu, kto pamięta, na jaki temat było kazanie tydzień temu, kto był obecny? Pamiętacie, na jaki temat było? Podobno przebaczenie, ale mnie nie było, ale doniesiono. Między innymi było też na temat bliskości Boga. Na temat i było właśnie wspomniane, brat Robert nawet, który miał to słowo tydzień temu, dał nawet takie małe zadanie, nie wiem, czy o tym pamiętacie, żebyśmy w domach przemyśleli fragment Ewangelii Jana od rozdziału 13 do rozdziału 17. Kto pamiętał? Nikt nie pamięta, ale nie przejmujcie się tym, bo ja to chciałbym dzisiaj do tego powrócić. Chciałbym do tego powrócić, aby... bo ja sam po prostu przeżyłem ten tydzień. Chciałbym się z wami podzielić pewnymi myślami, które tu są zawarte. Ewangelia Jana od rozdziału 13 do rozdziału 17. Ale nie będę czytał, nie będę, tylko wspomnę kilka rzeczy, które tutaj właśnie Pan Jezus zawarł. Było to ostatnie spotkanie ze swoimi uczniami przed męką Pana Jezusa, przed ukrzyżowaniem. I na początku tego rozdziału 13 czytamy, że Pan Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata, bo to się z tym związało, później po swojej męce Pan Jezus zmartwychwstał i po jakimś czasie został wzięty do nieba. I Pan Jezus w myśl tego, że On wiedział, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, czytamy, że umiłował swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Widzimy tu Bożą miłość. Widzimy, że Pan Jezus umiłował swoich, którzy byli na świecie. O kim tu mowa? O swoich. Czyli o swoich uczniach, których powołał, z którymi przebywał przez 3 lata, którzy z Nim chodzili, którzy się od Niego uczyli. I czytamy o tym, że On ich umiłował. Umiłował ich aż do końca. Co wam mówi to stwierdzenie? Umiłował ich aż do końca, czyli umiłował tą pełną miłością, tą stuprocentową miłością. On był cały zaangażowany w to, żeby poświęcał im czas,
I tu na zakończenie tej służby, w tym ostatnim spotkaniu, czytamy, że on ich umiłował aż do końca. Aż do końca. I ten 13 rozdział Ewangelii Jana nam też pokazuje, że Pan Jezus był z nimi, spotkał się z nimi, ucztował z nimi. I kiedy to była wieczerza paschalna, i kiedy już ta wieczerza się odbywała, kiedy tu czytamy, że kiedy diabeł zbudził w sercu Judasza zamysł wydania go, i znowu tutaj wiedząc, że ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Pan Jezus był przekonany, jakie wykonuje dzieło. I co zrobił? Dał osobisty przykład. W jaki sposób? Wstał od wieczerzy, złożył swoje szaty i przepasał się, potem nalał wody do misy i zaczął umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Uczynił to, co czynił w tamtych czasach niewolnik. Niewolnik, kiedy gość wchodził do domu, niewolnik miał przygotowaną misę, miał wodę i umywał w imieniu gospodarza, umywał nogi gościom. Ale tu w tym przypadku Pan Jezus chciał im coś pokazać. Chciał pokazać swoim uczniom osobistym przykładem. Bo potem zapytał, kiedy umył ich nogi, przywdział swoje szaty, usiadł z nimi i zadał im pytanie, czy wiecie, co wam uczyniłem? Zapytał, dał im do zrozumienia, żeby oni byli świadomi tego, jakie to miało znaczenie, ten jego postępek. Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo jestem z Nim. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Dałem wam przykład. Jezus osobistym przykładem pokazał, że On jest nie tylko nauczycielem, że On jako nauczyciel, jako ich Pan, bo tak go nazywali Panem, korona mu z głowy nie spadła, tylko przepasał się i umywał nogi swoim uczniom. Pokazał im, w jaki sposób oni mają sobie usługiwać. Dałem wam przykład, abyście wyczynili tak, jak ja wam uczyniłem. Następny fragment, bo nie chcę rozwlekać się po prostu nad tym, żebyśmy pamiętali, jest to dla nas też osobisty przykład, że korona nam nie spadnie z głowy, jeżeli usłużymy braciom czy siostrom, tak jak to uczynił Pan Jezus. A wiem i widzę, że też bracia i siostry tak samo usługujecie sobie nawzajem, że kiedy na przykład po nabożeństwie podchodzi do mnie brat, chcesz, bracie, kawy, chcesz to, z ekspresu ci zrobię, czy to. To jest tylko taki mały przykład, ale podobnie tak jak Pan Jezus zachęca nas do tego, abyśmy sobie nawzajem usługiwali w takich większych sprawach, w takich mniejszych sprawach. I Pan Jezus dał nam przykład, dał przykład swoim uczniom, i daje nam też osobiście przykład. Następny fragment, o którym chciałbym tutaj powiedzieć, czytamy o tym, że po tym postępowaniu że to, co uczynił Pan Jezus, uczyniło na nim niesamowite wrażenie. Kiedy Pan Jezus usłużył, czytamy potem, że
werset 21, Jezus wstrząśnięty do głębi. Jezus wstrząśnięty do głębi. A więc widzimy, że Pan Jezus to zgromadzenie, to spotkanie z uczniami, tą wieczerzę przeżywał. I czytamy o tym, że był jako człowiek wstrząśnięty do głębi. Niesamowicie to Pan Jezus przeżywał. Ostatnie spotkanie ze swoimi uczniami było niesamowitym przeżyciem dla Pana Jezusa. Bo tutaj objawił uczniom, że jeden z Jego uczniów go wyda. Ale też zobaczmy, w jaki sposób Pan Jezus siedział za stołem, a jeden z Jego uczniów siedział przy stole przytulony do Jezusa. Tam między nimi w społeczności, w tej izbie, kiedy razem siedzieli, jeden z Jego uczniów był do Niego przytulony. A więc to był Jego umiłowany uczeń i to był ten, który napisał Ewangelię Jana, a więc Jan. Jan był Jego ukochany uczeń, przytulony był do Pana Jezusa. Tak myślę sobie, co Jan przeżywał. Co Jan przeżywał, kiedy siedział przy stole z Panem Jezusem, przytulony do Niego i słuchał to, co On mówi. I tak myślę, jakbym i ja pragnął tak siedzieć przy Panu Jezusie i być do Niego przytulony, nie? Przeżywać razem z Nim tą miłość, którą Pan Jezus miał do swoich uczniów. Ale idąc dalej, następny fragment, który chciałbym poruszyć, Pan Jezus dał swoim uczniom nowe przykazanie. Tak jak On ich umiłował, Pan Jezus mówi, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Pan Jezus umiłował swoich uczni i dał im przykazanie. Przykazanie to nie jest zalecenie, to jest przykazanie. Macie się wzajemnie miłować. I to przykazanie jest aktualne i dzisiaj. Dla nas, którzy jesteśmy wierzący, którzy jesteśmy uczniami, to jest przykazanie nas obowiązujące. Abyście się wzajemnie miłowali. Abyście się wzajemnie miłowali. To ma być miłość wzajemna. A co rozumiemy pod przykładem, pod nazwą miłości wzajemnej? Miłość wzajemna to jest, że ja kocham tak samo mojego brata, tak jak on mnie. A jak on mnie kocha? Czasami nie wiemy, ale widzimy przez uczynki, przez uczynki miłości, które doświadczamy od innych wierzących, od braci i sióstr. Ale Pan Jezus dał nam przykazanie. Nowe przykazanie, powiedział Pan Jezus do uczniów, daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Bo ta miłość ma być świadectwem dla tych, którzy nas obserwują, dla tych, którzy są ze świata. Potem wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeśli wzajemną miłość mieć będziecie. A jeśli jest kłótnia, jeśli są jakieś swary między wierzącymi, to nie jest dobre świadectwo dla świata. Pan Jezus dał przykazanie, które nas obowiązuje, za które też zostaniemy jako uczniowie, jako Jego żywy Kościół, będziemy kiedyś rozliczeni za brak miłości. To jest przykazanie. Daję wam takie przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Żyjąc w tym świecie, przeżywamy różne sytuacje. Czasami może tak wyjść, że jeden tam coś powie, jeden tam coś zrobi, jeden tamto. W różnych sytuacjach się znajdujemy. Ale Pan Jezus zachęca nas, daje przykazanie wręcz,
abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem. Tak jak ja was umiłowałem. My pragniemy być umiłowani. My pragniemy sami, aby ludzie nas miłowali, aby bracia i siostry nas miłowali, ale zastanówmy się, czy ty okazujesz tak samo miłość twojemu bratu. Wszyscy jesteśmy zobligowani do tego. Kiedy wczoraj chciałem jedną osobę zaprosić, starszą osobę, na spotkanie z seniorami, bo też ma ponad 70 lat, to powiedziała, wiesz, ja bym się tam niedobrze czuła. Ja bym się tam niedobrze czuła. Ja jej zachęcałem do tego, że spotkać się z tymi, których znasz, ale mówi, to jest wdowa, ona jej w domu samej dobrze, ale ja ją tak zostawię, no dobrze, jak tak pragniesz być sama, to bądź sama, ale my będziemy się o ciebie modlić, wspomniałem jej. I dziękowała mi przede wszystkim za to, że o niej pomyślałem, że zadzwoniłem do niej, okazałem jej w ten sposób miłość. I tak samo Pan Jezus chce, abyśmy tak samo, kiedy przypomina nam się ktoś, kogo jeszcze na przykład nie odwiedziliśmy, czy jeszcze kogoś nie przeprosiliśmy za coś, czy tak. Pan Jezus chce, abyśmy to uczynili, jeżeli Duch Boży cię pobudza do tego, aby odwiedzić tą daną osobę, odwiedź. Odwiedź, porozmawiaj i załatw z nią sprawę. Przytul, powiedz coś dobrego, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. A Pan Jezus, czytaliśmy, umiłował swoich uczni aż do końca, miłością pełną, miłością zupełną. Następnie idąc dalej, Pan Jezus powiedział do swoich uczni, aby się nie trwożyli, kiedy słysząc takie słowa, że Pan Jezus odchodzi, aby się nie trwożyli. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. A więc Pan Jezus tymi słowami dodał otuchę swoim uczniom. Niech cię nie trwoży wasze serce. Słyszycie o tym, że ja odchodzę, ale niech się wasze serce nie trwoży. Ja idę, aby wam przygotować miejsce. Ja idę, aby wam przygotować miejsce. Bo w domu Ojca jest wiele mieszkań. Tu mamy dla nas obietnicę, że w domu Ojca jest wiele mieszkań. Jakby było inaczej, Pan Jezus mówił, ja byłbym wam powiedział, ja idę wam przygotować miejsce, a kiedy przyjdę, wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Czy nasze serca nie pałają tym, co kiedy czytamy to słowo, że Pan Jezus chce, aby jego uczniowie, aby jego ukochany Kościół był z nim tam, gdzie on jest. I kiedyś przyjdzie. Pan Jezus powiedział, ja przyjdę wkrótce, ale ty trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Trzymaj, co masz. Trwaj w tym, że jesteś jego uczniem. Kiedy ja pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu. Pan Jezus poszedł, ale obiecał, że przyjdzie znowu i weźmie nas do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. Abyśmy my byli tam, gdzie on. Niesamowite, bracia i siostry,
Życzę wam tego, aby słuchając to słowo, to jest żywe Boże słowo, aby nasze serca pałały, abyśmy w pełni wiary byli złączeni z Jezusem. I dalej idąc, Pan Jezus dał obietnicę, pokazał drogę, powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I nie ma innej drogi dojścia do Boga. W dzisiejszych czasach wiele słyszymy, kiedy czasami przeglądam Facebooka, pokazują się na przykład buddyści, zgromadzenie buddystów, którzy pokazują trochę inną drogę. Ale jedyną drogą do Boga jest Pan Jezus Chrystus, który o sobie powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Przyjdź do Pana Jezusa, a doświadczysz Bożej obecności. A także Pan Jezus obiecał, kiedy On stąd odejdzie, mówi: dobrze, będzie dobrze, jeżeli ja odejdę, bo poślę wam kogoś innego, kogoś, kto będzie z wami na wieki. Dobrze będzie, jeżeli ja odejdę, to Pocieszyciel, nazwał Ducha Świętego Pocieszycielem, który później po jego zmartwychwstaniu, po jego odejściu, czytamy w Dziejach Apostolskich, że tą obietnicę Pan Jezus spełnił, posłał swojego Ducha, który teraz jest z nami. Duch Pocieszyciel. Pocieszyciel, aby był z wami na wieki. Duch prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Poprzez Ducha Świętego Pan Jezus nie zostawił ludu Bożego, wszystkich wierzących, nas. Nie zostawił nas samych. Jakby nie było Ducha Świętego, to nie byłoby... Nie byłoby nikogo, kto by nam opowiadał, kto by nam wyjaśniał słowa Jezusa, bo Duch Święty ma to za zadanie, aby nam wyjaśnił wszystko, co powiedział Pan Jezus. Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Nie jak mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie lęka. To są słowa skierowane i wtedy do uczniów i dzisiaj też. Pan Jezus zostawił nam swój pokój. On jest pokojem i zostawił nam swój pokój. I dalej czytamy, że Pan Jezus nauczył istoty życia chrześcijańskiego. Opowiedział o swoim Ojcu, że On jest, czytamy o tym w 15 rozdziale, że On jest prawdziwym krzewem winnym, a Jego Ojciec jest winogrodnikiem. I każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała jeszcze obfitszy owoc. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Czasami słyszymy w naszych rodzinach, że są kłótnie, różne rzeczy się dzieją związane z cielesnością. Czy to nie jest czasem związane z tym, że nie trwamy w Panu Jezusie Chrystusie? Nie jesteśmy posłuszni Jego Słowu. Czy to może nie jest związane z tym? Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl.
To powiedział Pan Jezus i tak może być. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Proście o cokolwiek byście chcieli, jeżeli we mnie trwać będziecie. Kolejna obietnica dla nas. A więc, bracia i siostry, radujmy się, tylko trwajmy w Panu Jezusie, wierzmy w Niego, obcujmy z Nim każdego dnia. Bądźmy na bieżąco ze Słowem Bożym. To jest istota naszego życia chrześcijańskiego, istota owocowania. Jeżeli będziemy trwać w tym krzewie winnym, który jest Pan Jezus, jeżeli będziemy w Nim trwać, będziemy owocować. Będziemy wydawać te owoce życia, miłość, radość, pokój. Czasami narzekamy, że brakuje miłości. Czasami narzekamy, że brakuje tego w naszym życiu. Ale spójrzmy na samych siebie. Jak my trwamy w Panu Jezusie? Czy codziennie trwamy w modlitwie, czy codziennie trwamy w Jego Słowie? Musimy sami siebie też spojrzeć na samych siebie i rozważyć, czy to nie czasem ja jestem powodem tego, że tak się dzieje. Czy czasem ja nie jestem powodem tego, że tak się dzieje. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Trwajcie. I to jest też moje zachęcenie pochodzące właśnie z tego słowa, abyśmy trwali. Następne, Pan Jezus wspomniał o prześladowaniach z powodu wiary. Czytamy w tym tekście: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw z was nienawidził. Możemy, żyjąc wiarą w Pana Jezusa, możemy spotkać się z różnymi prześladowaniami w naszym życiu, bo żyjemy w tym świecie. Ale tak jak Pan Jezus powiedział, my nie jesteśmy z tego świata. Jako ludzie wierzący nie należymy do tego świata. On nas wybrał i przeznaczył nas do tego, abyśmy z Nim byli, abyśmy z Nim chodzili tu na tej ziemi. I jeśli spotykamy się z nienawiścią ludzi bezbożnych, to żebyśmy byli na to gotowi. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które wam powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeżeli mnie prześladowali, i was będą prześladować. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze będą zachowywać. A to wszystko uczynią wam dla mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Następnym fragmentem Pan Jezus na zakończenie tego spotkania z uczniami powiedział takie słowa: to wam powiedziałem, abyście we mnie mieli pokój. To wam powiedziałem, mówi, te wszystkie słowa, które tutaj tak was, bracia, siostry, zachęcam do tego, abyście sami osobiście jeszcze raz przemyśleli, przestudiowali właśnie ten fragment od 13 do 17 rozdziału Ewangelii Jana. Dla własnego zbudowania. Bo Pan Jezus to powiedział: to wam powiedziałem, to wszystko, co wam powiedziałem, abyście we mnie mieli pokój. Te słowa są powiedziane, abyśmy my mieli pokój w Panu Jezusie. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Ufajcie jako wierzący, wydawajmy dobre owoce naszej wiary. Tak jak powiedział Pan Jezus, trwajmy w Nim. I
ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I na koniec Pan Jezus modlił się o swoich uczniów i powiedział tak: ja idę teraz do Ciebie, Ojcze, i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Aby mieli w sobie moją radość w pełni. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. I miejmy tą pewność, że Pan Jezus teraz, kiedy siedzi po prawicy Ojca, tak samo wstawia się za nami, tak jak wtedy za swoimi uczniami. Aby mieli w sobie moją radość w pełni. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posłałem na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo we mnie uwierzą. A więc za tymi, jeżeli my będziemy głosić ludziom Boże Słowo, jeżeli ktoś się nawróci, to Pan Jezus modli się i o tych. Za tymi się modlił, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno jak my. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Ja w nich, a Ty we mnie, aby i oni byli doskonali w jedności, w tym celu, żeby świat poznał. Nasza jedność z Jezusem ma być świadectwem dla tego świata, aby świat uwierzył, że Bóg posłał Syna swojego dla zbawienia świata. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną. Tak Pan Jezus modlił się i za uczniów, za ówczesnych i też tak samo za nas. Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Czy to nie jest wspaniałe, że my możemy pod tą modlitwę siebie podstawić, że Pan Jezus modli się o nas, bo nas Bóg dał Jezusowi, nas pociągnął do siebie, Bóg dał nam Jezusowi, abyśmy byli z Nim, abyśmy byli z Nim, gdzie On jest, abyśmy oglądali chwałę, którą ma Pan Jezus, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Tymi słowami chciałem się z wami podzielić, bo i zapraszam was do tego, aby do osobistego przeczytania tego fragmentu, do osobistego przestudiowania. Może ktoś z was znajdzie jeszcze coś dla siebie z tego fragmentu. To jest niesamowite. Jeszcze raz zakończę. O jakże kocham Twój najświętszy Boże dom, ten żywy Kościół z ludzkich serc, obmytych Twoją krwią. I Pan Jezus modlił się i modli za nas, abyśmy byli z Nim tam, gdzie On jest, abyśmy oglądali Jego chwałę. Czyż to nie jest wspaniałe? Kochani bracia i siostry, trwajmy w Nim, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czy pragniemy oglądać Boga? Czy jest to nasze pragnienie? Pielęgnujmy, aby nasze serca były czyste przed Bogiem. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Trwajmy w tej obietnicy. Amen.
Może pomódlmy się w imieniu Jezus. Amen.